przestrzeni następnego punktu. Jest to projekt uchwały miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Olsztyna na lata 2014-2029. Komisja wiodąca Rady Legislacyjnej. Proszę referenta o przedstawienie projektu uchwały wraz ze zmianami oraz opinią regionalną. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym odnieść się do stanu finansowego miasta, a szczególnie wziąwszy pod uwagę nową ustawę o finansach publicznych, która obowiązywać nas wszystkich, to znaczy jednostki samorządu terytorialnego, w pełnym tego słowa znaczeniu i zakresie będzie od 1 stycznia 2014 roku. Odchodzimy od zapisów poprzedniej ustawy. Dług do dochodów już nie jest i nie będzie dla nas tym wskaźnikiem, którego nie mogliśmy przekraczać. To znaczy ten poziom był, jak Państwo doskonale wiecie, na poziomie 60%. Nie przekroczyliśmy go nigdy. W ubiegłym roku, na koniec grudnia, zakończyliśmy ze wskaźnikiem około 32%, najniższym z miast wojewódzkich naszego kraju. Jednocześnie obsługa do dochodów nie mogła przekraczać 15%. Ta sytuacja zmienia się. W oparciu o tą nową ustawę o finansach publicznych, co też musieliśmy oczywiście uwzględnić, przygotowując nasz budżet, a przede wszystkim wieloletnią prognozę finansową, o której w tej chwili dyskutujemy, na lata 2014-2029. Chciałbym pokazać Państwu to, o czym na początku powiedziałem na rysunkach, jak i omówić krótko naszą sytuację finansową i wskazać, w jakim kierunku będziemy działać, ażeby ją poprawić, ażeby móc wykorzystać nasze szanse, szczególnie jeśli mówimy o nowej perspektywie unijnej po latach 2014-2020. Wykres pierwszy. Udział dochodów bieżących i niejawkowych w dochodach ogółu miasta Olsztyna w latach 2008-2019. Dochody bieżące to przede wszystkim nasze podatki, udziały w PIT-cie, w CIT-cie, a więc w dochodach od osób fizycznych. Jest to wskaźnik procentowy, jest to transfer z budżetu państwa, czy CIT. Wiadomym jest to udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Te nasze źródła to również subwencja oświatowa, równoważąca. I jeżeli otrzymujemy, a czasem tak było, szczególnie wcześniej, wyrównawcze. Zarówno udziały, jak i subwencja to bardzo znaczące kwoty dla naszego budżetu, budżetu miasta Olsztyna. Udziały w PIT na przestrzeni lat 2009-2013 stanowią od 31-20% dochodów ogółem i od 33-26% dochodów bieżących. Z wpływów PIT w roku bieżącym również wynika, mówię o roku 2013, że prawdopodobnie zaplanowane dochody nie zostaną osiągnięte, gdyż na podstawie wykonania w roku bieżącym do listopada bieżącego roku włącznie można wysnuć wniosek, że aby planowane dochody z tytułu PIT zostały w roku bieżącym osiągnięte, za grudzień bieżącego roku do budżetu musiałoby wpłynąć 25,6 miliona złotych. Podczas gdy, żebyśmy oczywiście wykonali plan ten, który na początku roku, zgodnie z przedstawioną prognozą przez Ministra Finansów, przyjęliśmy. Podczas gdy za listopad otrzymaliśmy 18,6 miliona złotych, a więc jest mało prawdopodobne, żebyśmy w grudniu dostali 7 milionów więcej. Subwencja ogólna w analogicznym okresie stanowi od 29-23% dochodów ogółem i od 31-30% dochodów bieżących. Widoczny znaczny wzrost dochodów majątkowych ma związek z absorpcją dużych środków unijnych. Udział dochodów majątkowych po zakontraktowaniu konkretnych już kwot na nasze projekty
znacznej zmianie. Nastąpi inny rozkład kwot na przestrzeni lat. Jak widzimy tutaj na tym rysunku, lata 2014, 2015, 2016, 2017 to malejący udział wydatków majątkowych w budżecie naszego miasta, co wynika w tej chwili z aktualnej prognozy finansowej, co też zobowiązuje nas do takiego działania i takiej restrukturyzacji długu, o której mówiłem wcześniej na komisji, ażeby mieć możliwość pozyskania większych dochodów majątkowych, ale żeby to mieć, musimy restrukturyzować nasz dług, co też czynimy, do czego przystąpiliśmy i mamy nadzieję, że w połowie tego roku będziemy w stanie pokazać nowe nasze możliwości pozwalające nam na dużo większą absorpcję środków unijnych i tym samym zwiększenie naszych możliwości w zakresie wydatków majątkowych. Na wykresie drugim pokazuje udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem miasta Olsztyna też w latach 2008-2019. Zarówno wydatki ogółem miasta, jak i wydatki bieżące, jak widzimy, rosną z roku na rok. Jedynie w roku 2012, w porównaniu do 2011, widoczny jest spadek wydatków ogółem, podczas gdy wydatki bieżące, co jest widoczne na wykresie, wzrosły. Wzrost wydatków, podobnie jak wzrost dochodów, ma ścisły związek z wykonywanymi przez miasto, czyli nasz urząd i jednostki organizacyjne, zadaniami. Duży wzrost wydatków widocznych jest w latach 2013-2017, co jest wynikiem zakładanego dużego napływu środków z Unii Europejskiej. Projekt budżetu wieloletniej prognozy finansowej powstał, jak Państwu doskonale jest wiadomy, w miesiącu listopadzie. Znacznie większa wiedza na temat terminów pozyskania środków z Unii Europejskiej na konkretne nowe projekty będzie znana nie wcześniej niż w trzecim praktycznie kwartale roku 2014. Będzie wówczas wiadomo, jak rozłoży się montaż finansowy na poszczególne przedsięwzięcia. Wzrost wydatków bieżących oznacza między innymi przede wszystkim, że przyrasta liczba zadań do realizacji, że przyrasta zatrudnienie związane z tymi zadaniami, że rozpoczął się okres eksploatacji tych zadań, które jeszcze niedawno stanowiły procesy inwestycyjne. Na przykład dotyczy to Kostnickiego Parku Naukowo-Technologicznego, Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego oraz, że absorpcja środków unijnych to nie tylko środki na projekty twarde, doskonale o tym wiemy, ale również i miękkie, realizowane przez chociażby nasze jednostki oświatowe, Miejski Urząd Pomocy Społecznej czy Miejski Urząd Pracy. Na miękkie projekty współfinansowane z Unii Europejskiej od roku 2008 do 2015, a w przypadku jednego projektu, który realizujemy, bo tak to pokazujemy w naszym, w naszej wieloletniej prognozie finansowej, to jest Warmińskiego Jarlatu Świątecznego do 2019 roku, miasto dokonało i jeszcze dokona wydatków na łączną kwotę ponad 21 milionów złotych. To są kwoty z środkami własnymi i środkami z Unii Europejskiej. Wykres trzeci to jest udział wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych w wydatkach bieżących ogółem miasta Olsztyna w latach 2008-2019. Tutaj największy udział w wydatkach bieżących nie tylko w jednostkach oświatowych, ale i w większości innych jednostek miejskich stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Każdego roku miasto stara się podwyższyć wynagrodzenia tam, gdzie należą one do najniższych. Tak się dzieje. Zmienione wraz z nową ustawą o finansach publicznych zasady fiskalne, zgodnie z którymi o możliwości inwestowania w majątek, w jego budowę, odbudowę, rozbudowę i modernizację decyduje wynik budżetu bieżącego, czyli nadwyżka operacyjna, zmuszają do daleko idących oszczędności, także w sferze i wynagrodzeń, i zatrudnienia. Z wykresu widać, że wielkość wynagrodzeń i pochodnych na przestrzeni lat ubiegłych wzrastała, ale nie był to wzrost znaczący. W latach następujących po roku 2012 wielkość wynagrodzeń i pochodnych pozostaje z konieczności na względnie stałym poziomie, co oznacza, że mimo przyrostu zadań, mimo wzrostu zatrudnienia, do realizacji nowych zadań, na przykład OPND, WZS, Jezioro Krzywe,
wielkość środków nie może ulec znacznemu wzrostowi. Przesądzają o tym prognozy finansowe oparte na danych aktualnych i aktualnie prognozowanych. Czas pokaże, jaka będzie rzeczywistość, która ostatnimi czasy nie za bardzo jest przewidywalna. Szczególnie egzystencja miast w warunkach kryzysu oraz świetle reżimu nowej ustawy o finansach publicznych, mimo zakładanego poluzowania, i tak jest daleko od oczekiwań samorządów. A więc, kiedy sytuacja może się zmienić? Ano wtedy, kiedy będzie wzrost gospodarczy, kiedy będziemy mieli większe dochody bieżące, kiedy będziemy również działać racjonalnie i wydatki nasze bieżące ograniczać, i kiedy będziemy w stanie wygenerować większą nadwyżkę operacyjną, która pozwoli nam zarówno na zaciąganie nowych kredytów i realizowanie potrzebnych, współfinansowanych środków z Unii Europejskiej na wydatki majątkowe, jak i wtedy będziemy mogli przy wzroście gospodarczym pomyśleć o również wzroście wynagrodzeń. Wykres czwarty. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem miasta Olsztyna w latach 2008-2019. Wydatki majątkowe w porównaniu do lat ubiegłych wykazują wzrost, który w większości jest wynikiem tego, że niektóre duże projekty zbliżają się ku końcowi, a nowe związane z obwodnicą będą się rozpoczynać w najbliższym i następnych latach. Po konkursach wiadomo, przystąpimy do wykonania, harmonogramy prac wtedy praktycznie zostaną dopięte, doprecyzowane i wtedy będziemy mogli szczegółowo wpisywać zakres rzeczowy, jak i finansowy, wynikający z harmonogramów rzeczowo-finansowych do WPF. Ważne jest jednak, że możliwe było włączenie do prognozy projektów związanych z na przykład obwodnicą. Ważne jest, żeby też zmodyfikowanie wieloletniej prognozy finansowej w taki sposób, aby zapewnić finansowanie na zintegrowane inwestycje terytorialne, na inne zgłoszone przez nas jako miasto do kontraktu terytorialnego inwestycje, chociażby ulicę Nowobałtycką, na którą szukamy środków, na stadion czy na halę. To wymaga, jeszcze raz powiem, to o czym wcześniej mówiłem, restrukturyzacji naszego długu. Oczywiście liczymy również na wzrost gospodarczy, który pozwoli nam generować wyższą nadwyżkę operacyjną. Na wykresie piątym pokazujemy wydatki majątkowe miasta Olsztyna w latach 2008-2019. W 2010-2011 roku wydatki osiągnęły 200 milionów złotych, ale na 2014 zakładamy jeszcze wyższą kwotę. Mam nadzieję, że nie same wydatki na tak dużą kwotę zostaną zrealizowane, ale że zadania zostaną wykonane zgodnie z potrzebami i planami, że zakończy się pomyślnie projekt tramwajowy i inwestycje. Co prawda projekt tramwajowy jest do połowy 2015, bo doskonale o tym wiemy. Gro robót będzie prowadzony w roku 2014, że zakończony również w roku 2014 zostanie projekt związany z całoroczną sportową infrastrukturą turystyczną, rekreacyjną nad Jeziorem Krzywym. Mam nadzieję, zgodnie z zapisami WPF-u, że będziemy przechodzić również do przygotowywania i realizacji projektów dotyczących i ulicy Wojska Polskiego, i przebudowy Partyzantów, i zakończymy inwestycje budowy ulicy Bałtyckiej, skrzyżowania przy Armii Krajowej Warszawskiej, Parku pod Zamrze, Parku Centralnego i tych innych mniejszych zadań, które w tej chwili trwają i które są przeznaczone i planowane do zakończenia w roku przyszłym. Na wykresie szóstym pokazuje udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem miasta Olsztyna w latach 2008-2019. Jest to podsumowanie, możemy powiedzieć, poprzednich wykresów. Pokazuje udział wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem miasta w tych latach 2008-2019. Udział procentowy wydatków bieżących w latach 2008-2018, mimo znaczących wahań w poszczególnych latach w obu skrajnych okresach 2008-2018, pozostaje w zasadzie na zbliżonym procentowym poziomie. Wahania udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w poszczególnych latach mają związek z realizowanymi, planowanymi do realizacji przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Spadek udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynika z przesunięcia realizacji robót na kolejne okresy, co każdorazowo widoczne jest w budżetach i prognozach kolejnych lat.
wykresy, na wykresie siódmym wskaźnik długu do dochodów ogółu. To jest pokazane. Przedstawiony wskaźnik długu, jaki zgodnie z ustawą o finansach do końca 2013 roku był stosowany, a jego nieprzekraczalny limit wynosi 60%, to jest ta czerwona linia poziomu. Gdyby nie było tej nowej ustawy o finansach, to my moglibyśmy się do wysokości tej czerwonej linii zadłużać. Dzisiaj ta sytuacja wygląda znacząco inaczej. Wskaźnik zadłużenia miasta w ujęciu dotychczasowym, zielona linia, wynosi w latach 2008-2022 o wiele mniej, widzimy to na tym wykresie, niż wynosi górny limit, a jeszcze mniej wynosi wskaźnik po wyłączeniu z niego kredytów zaciąganych na prefinansowanie środków unijnych, nazywany od niedawna kredytem na wyprzedzające działania finansowane z budżetu Unii Europejskiej, gdyż oczywiście tych kredytów nie wlicza się do długu. Opierając się na aktualnym wskaźniku, możemy więc, tak możemy powiedzieć, jeszcze sporo kredytów zaciągnąć. Wiemy doskonale, że tak nie jest, ponieważ ten wskaźnik, jego byt kończy się z dniem 31 grudnia tego roku 2013. Na kolejnym wykresie pokazujemy wskaźnik zadłużenia w ujęciu kwotowym. Czerwona linia to 60% dochodów, czyli maksymalna kwota, do jakiej moglibyśmy się zadłużać, gdyby wskaźnik dalej obowiązywał. No, nie możemy do tej linii, bo dzisiaj mamy tak zwany indywidualny wskaźnik zadłużenia, który zaczyna obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku. W roku 2013 dług miasta wynosi 264 miliony, a wskaźnik, tak jakbyśmy spojrzeli, pozwala nam praktycznie ten dzisiaj obowiązujący na 540 milionów. W 2014 zakładamy, że nasz dług wyniesie 312 milionów, a do 60%, gdyby stary wskaźnik obowiązywał, moglibyśmy sięgnąć po prawie drugie tyle, jeśli mówimy o wartościach bezwzględnych złotówek zadłużenia. Na wykresie dziewiątym pokazuje wskaźnik obsługi długu, który do końca 2013 roku nie może przekroczyć, to jest ta pozioma linia niebieska, 15% dochodów. Od 1 stycznia 2014 roku wskaźnik ten już przestaje obowiązywać, tak samo jak ten wcześniej czerwony, pokazywany jako dług do dochodu. W jego miejsce wchodzi nowy wskaźnik, określony w nowej ustawie o finansach publicznych. Wskaźnik ten ma określać dopuszczalny limit zadłużenia. Wielkość długu nie będzie już limitowana, ale możliwości jego obsługi będą limitowane. Dopuszczalny limit obsługi długu ma być średnio nadwyżek operacyjnych, czyli nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi z trzech wcześniej poprzedzających lat. Na wykresie limit ten w ujęciu procentowym przedstawia czerwona linia, której nie można przekroczyć. A zielona linia to wskaźnik obsługi naszego miasta Olsztyna. Wskaźniki do 2012 roku oparte są na danych już wykonanych, dane ze sprawozdań. W 2013 roku dane oparte są na aktualnym planie, w latach następnych oczywiście bierzemy wielkości prognozowane. W projekcie WPF-u przedstawione zostały dane, z których wynika, że w roku 2018, o czym mówiła przed chwilą pani dyrektor Wydziału Budżetu, przekroczony został limit obsługi długu. Oczywiście jest to kwota niewielka, jest to kwota około 100 tysięcy złotych. Wynika to z faktu, że do projektu uchwały, jak też w obecnym wykresie, stosujemy już obliczenie kredytów na udział własny w projektach unijnych od wskaźnika limitującego obsługę, podczas gdy formularz prognozy ustalony przez Ministra Finansów rozporządzeniem tego jeszcze nie przewiduje. Wiadomo jednak, co wynika z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Prognoza z takim błędem może zostać uchwalona. Nowelizacja ustawy została uchwalona. Znajduje się w podpisie u Prezydenta Rzeczpospolitej. Wykres 10. Wskaźnik obsługi długu w ujęciu kwotowym. Na tym slajdzie w zasadzie w celach informacyjnych przedstawiono wskaźnik 15%, czyli ten sam, co był wcześniej na slajdzie 9. w ujęciu kwotowym. I znów niebieska linia pokazuje limit, jaki w danym roku może dotyczyć
obsługi długu, ile miasto może obsłużyć, nie przekraczając wskaźnika aniżej wielkości obsługi, to znaczy raty plus odsetki, jaka faktycznie została wydatkowana do końca 2012 roku i jaka jest planowana, prognozowana do wykonania w latach następnych. A więc jesteśmy pod oczywiście kreską, która określa nam dopuszczalny do końca grudnia wskaźnik 15%. Na wykresie 11 mamy pokrycie obsługi długu nadwyżką operacyjną. Wcześniej, nadwyżka operacyjna, która przesądza o możliwościach finansowych miasta, powinna w ocenie analityków kredytowych zapewnić co najmniej obsługę długu. W przypadku Olsztyna, podobnie jak w przypadku sporej części miast, tak niestety nie jest. Nadwyżka operacyjna nie wystarcza na obsłużenie długu, co właściwie oznacza, że na obsługę długu zaciągamy w niektórych latach budżetowych kolejny dług. Każdego roku staramy się, o ile to możliwe, a w ostatnich dwóch latach było możliwe, dokonać dodatkowych spłat kredytów celem oddłużenia. W roku 2013 dodatkowa spłata kredytów to kwota ponad 26 milionów złotych. W tym roku dodatkowo spłacamy 26 milionów złotych kredytów i będziemy chcieli to robić w kolejnych latach, ażeby po prostu stworzyć sobie możliwości zaciągania nowych kredytów, które są potrzebne nam na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, które, tak jak wcześniej mówiłem, zgłosiliśmy do pana marszałka, do kontraktu terytorialnego, które najprawdopodobniej zostaną wynegocjowane z rządem i wpisane i na które chcemy i musimy mieć środki, żeby je realizować. Tak samo jak mówiłem wcześniej o zintegrowanych inwestycjach terytorialnych, dla których też musimy wygenerować pieniądze, ażebyśmy te 46 milionów euro, które mamy do dyspozycji praktycznie, żeby móc je wykorzystać na działania wspólne w miejskim obszarze funkcjonalnym z sześcioma otaczającymi Olsztyn gminami. Jak widać z wykresu, najtrudniejszym rokiem dla obsługi długu i pokrycia go nadwyżką operacyjną, tutaj na tym wykresie widzimy, jest rok 2016. No i wykres ostatni, wykres 12, pokrycie obsługi długu, to są raty i odsetki, nadwyżkę operacyjną. Na wykresie 12, to jest właśnie ten, który tu omawiam, przedstawiono zostało również pokrycie obsługi tą nadwyżką, przy czym uwidoczniono na wykresie wielkości spłat rat kapitałowych oraz wielkość odsetek od długu w każdym roku w latach 2010-2019. Zielony kolor to są raty kapitałowe, niebieski to są odsetki. Wspomniany rok 2016, jak widać z wykresu, jest o tyle trudny, że wielkość nadwyżki operacyjnej nie wystarcza nawet na pokrycie spłaty rat kapitałowych. Podsumowując, przy analizie limitów obsługi zadłużenia, o czym mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych, nie sposób nie wspomnieć o tym, co nas wszystkich jako samorządowców niepokoi. Otóż wspomniany wskaźnik podatny jest na różne wahania, do których zaliczyć można na przykład znaczący wzrost dochodów, a więc jak rosną nam dochody, na przykład jak pozyskujemy środki na wydatki majątkowe, chociażby środki unijne, to dochodzi do takiej sytuacji, że następuje zmniejszenie dopuszczalnej relacji obsługi długu do dochodu w roku 2014. Jest to tak zwany paradoks wynikający z tego wskaźnika. Im więcej samorząd inwestuje przy jednoczesnym korzystaniu ze środków unijnych, tym mniejsze jego możliwości w zakresie spełnienia relacji. Konieczne jest dążenie do wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, o czym mówiłem wcześniej, która jest niezbędna już nie tylko na obsługę zadłużenia, ale to właśnie nadwyżka operacyjna stanowi o potencjale samorządu, zgodnie zresztą z zasadą, może się zadłużyć, ale najpierw pokaż, na jaką obsługę długu cię stać. Nadwyżkę operacyjną można, doskonale wszyscy o tym wiemy, wygospodarować na kilka sposobów, ale wszystkie mają związek z budżetem bieżącym. A więc zwiększyć dochody bieżące, zmniejszyć wydatki bieżące. To, co nas czeka w najbliższym czasie, wspominałem, restrukturyzacja długu, spłaty z nadwyżek operacyjnych, w tej chwili najbardziej obciążających nas kredytów, ażeby umożliwić sobie nowe kredytowanie, ażeby umożliwić nam, jako samorządowi, naszym mieszkańcom, skorzystanie ze środków unijnych
które będzie można pozyskać tylko wtedy, kiedy będziemy mieli tą nadwyżkę i zdolność kredytową dla realizacji w latach 2014-2020 wszystkich naszych potrzebnych inwestycji. Dziękuję. Panie Przewodniczący, ponieważ uchwała dotycząca prognozy jest integralną częścią jako uchwały budżetowej, a materiał, który otrzymaliśmy tuż przed sesją, nawet nie zdążyliśmy do niej zajrzeć, coś pewnie zawierają ciekawego, bardzo proszę 10 minut przerwy.